statek obłąkanych, statek szaleńców. W średniowieczu bardzo częsty motyw literatury, malarstwa i rzeźby. Nie wziął się z powietrza. Rzeczywiście, praktykowano wysyłanie obłąkanych w podróże morskie, tak jak dziś wysyła się chorych psychicznie do psychiatryka. Możliwe, że to ich doświadczenia, ich głosy zainspirowały Henryka Żeglarza, Kolumba, Magellana do wielkich wypraw i wielkich odkryć. Spójrzcie na te twarze. Czy rozpoznajecie tam swoją? Nie? Ja swoją tam rozpoznaję. Kondycję naszej natury najpiękniej oddał Hieronim Bosch w obrazie Statek Szaleńców. Błąkam się uliczkami holenderskich miast, ocierając się o artefakty jednego z najwybitniejszych malarzy nowożytnego świata. Nie stać mnie na galerię sztuki, ani na intelektualnie głębszą analizę. Patrzę mglistym okiem na sternika, który trzyma lewą ręką ster chochle na bakburcie. Widzę luźny sterociąg i beztroskiego skipera. Tak, to jest moja załoga. To jest mój statek. Na zabudowę tej lodówki poświęciłem sporo czasu. No i jak już skończyłem, to okazało się, że lodówka nie działa. Wprawdzie świeci się zielone światełko, ale nie chłodzi, nie mrozi. Więc wygląda na to, że zbudowałem psią budę dla zdechłego psa. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozkręcić, wyjąć ją. No i trzeba będzie poszukać nowej. Najlepiej, żeby była tych rozmiarów, ponieważ ta psia buda jest skrojona właśnie na tą konkretną. Po wyjęciu i podłączeniu na zewnątrz okazało się, że jednak działa. No więc teraz wkładam ją z powrotem do pudła, zabudowuję i zobaczymy, czy w swojej budzie będzie też działać. Jeżeli nie, to wypierdolę ją razem z budą. Żeby się oderwać od lodówkowych stresów, zabrałem się za naprawę połamanego handrelingu. Zrobię wstawkę z bukowego kija od miotły. Polega na tym, żeby precyzyjnie dopasować do siebie dwa elementy drewna, a później je skleić i skręcić. A na końcu wyszlifować i zaszpachlować, tak żeby nie było śladu nawet łączenia. Problem w tym, że jeszcze nigdy nie udało mi się niczego precyzyjnie dopasować. Małe kawałki tekowego drewna wciskam w szpary, wypełniam ubytki
smaruję klejem, później się będę martwił, jak to wszystko wyrównać i wyszlifować. Tymczasem lodówka chłodzi, zbliża się pora obiadowa, więc czas zrobić sobie coś wreszcie do jedzenia. Wspaniałe holenderskie pieczywo. Nie ma żadnego smaku, w związku z tym można je jeść ze wszystkim. W 10-tysięcznym Monikendam są dwa sklepy spożywcze, dość dobrze zaopatrzone, no oczywiście nie tak jak w Polsce, no i drogo. Zawsze, gdy płacę banknotem 20 euro, kasjer dokładnie prześwietla i sprawdza mój banknot. No więc myślałem, że tak robi z każdym, ale nie do końca. Starsza pani, która stoi za mną, może płacić banknotem namalowanym farbkami przez jej wnuczka i kasjerka przyjmie go, nie będzie prześwietlać i wyda resztę. Pozbywamy się starego kamperowego kranu i montujemy dodatkowy kran i pompę wody zaburtowej. Montuję miedziane rurki z kolankami, które będą udawać stylową armaturę z epoki. Ok, został jeszcze do wymiany jeden element, czyli ten plastikowy gówniany uchwyt, który zostanie zamieniony jeszcze bardziej gównianym, ale drewnianym kawałkiem. No tylko trzeba go będzie trochę obrobić. Będę nawiercał trzema wiertłami, od najmniejszego do największego. Trochę szkoda tej pracy, jakby się rozleciało, więc spróbuję to powolutku zrobić tak, żeby udało się w całości, żeby została w całości ten kawałek. No i nie udało się. Rączka się rozleciała, parę godzin pracy poszło na marne. O, tak to wygląda w tej chwili. Większość obserwatorów jest przekonana, że większość rzeczy robię na odpierdol. Trochę mają rację, to prawda, ale z drugiej strony świat byłby nudny, gdyby sami perfekcjoniści żyli na tym świecie i prezentowali swoje prace i swoje dokonania. Sami chociażby dla porównania warto zobaczyć, co robi Chmielecki, żeby docenić jeszcze bardziej to, co robi jakiś inny Kowalski. Ok, kleimy. Pompka z drewnianą rączką. Cały plastikowy badziew jest zasłonięty, ukryty. Tak dobrze ukryty, że jak się zepsuje, to nie wiem, jak ja będę to naprawiał. Thank you.
Muszę przestawić łódkę na drugą stronę, na południową keję. Manewr nie jest skomplikowany, ale jestem sam, także przywiązałem sobie ster sznurkiem wychylony na prawą burtę. No i teraz asekuruję, odpycham się. Łódka nam sama wykręci i później lewą burtą staniemy na południowej kei. Najwięcej marynarzy wcale nie ginie na otwartych morzach i oceanach, tylko właśnie najczęściej w trakcie portowych manewrów, w ogóle w porcie, tam gdzie zawodzi rutyna. A pamiętajmy, że jest to statek szaleńców. No i udało się. Stajemy już na nowym miejscu. Zastanawiam się, gdyby Hieronim Bosch żył w naszych czasach, co dzisiaj by tworzył, jakby opisywał nasz świat. Dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania i do zobaczenia za tydzień.